Siema, ja nazywam się Julian i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego sezonu z... To chyba nie tak miało być. Siema, ja nazywam się Julian i witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego nowego projektu na kanale Szerszeń Gra. Moi drodzy, zapowiadałem i w końcu coś nowego na kanale. Co to jest? No cóż, myślę, że tło samo w sobie robi robotę. Ponadto macie tytuł i miniaturki. Moi drodzy, przed wami Resident Evil 4. Nie remake, tylko ta powiedzmy oryginalna wersja z 2005 roku. Resident Evil 4 jest chyba moją, jedną z, tak powiem, najbardziej ulubionych gier wszechczasów. Jeszcze pamiętam za czasów podstawówki, kiedy mój ziomo mi to pokazał na GameCube. No zakochałem się w tej produkcji. Kto by pomyślał, że paręnaście lat później otworzę kanał YouTube i będę prowadził z tej gry serię, tym razem na PC. Moi drodzy, ze spraw organizacyjnych, po pierwsze, Resident Evil 4 nie zakłóci częstotliwości uploadów odcinków z Project Zomboid, także PZ, nie martwcie się, natomiast oczywiście mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Po drugie, będziemy korzystać z Resident Evil 4 HD Mod Pack. Jest to oczywiście modyfikacja, która podbija nam tekstury do bodajże 4K, więc jest to naprawdę fajny powiew świeżości dla weteranów tej produkcji. Ostatnią rzeczą jest to, co tak naprawdę ta seria mojego autorstwa wniesie do YouTube'a. Pamiętajcie, premiera 2005 rok, więc na przestrzeni ostatnich prawie 20 lat, no paręnaście serii z tej gry się przewinęło. Moi drodzy, jestem mega dużym fanem speedrunów z tej gry oraz różnego rodzaju strategii, taktyk, które chciałbym właśnie na swojej serii zaimplementować. Tak mówię o tym, że się na tej grze znam i tak bardzo ją lubię i tyle razy ją przeszedłem, byłoby zabawne, gdybym zaczął ginąć notorycznie, nie? Także powiem to teraz. Pamiętajcie, że jest to oczywiście seria casualowa. Na koniec chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do pozostawienia łapki w górę dla algorytmu YouTube'owego oraz oczywiście na premierę nowej serii, komentarza dla pana prowadzącego oraz subskrypcji kanału Szerszeń Gra. Teraz, moi drodzy, jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zaszczycony tym, że mogę zaprosić was na nową serię na kanale, więc nie przedłużajmy i zabierajmy się do gry. Postscriptum jeszcze. Gra jest po angielsku, ale będę do niej pisał autorskie napisy dla osób, które nie władają językiem anglosaskim jakoś specjalnie dobrze, także nie martwcie się, wszystko jest ok. Także witam was na ekranie tytułowym, można powiedzieć, że menu głównym gry Resident Evil 4. Moi drodzy, nie mamy za dużo czasu, ponieważ co 20 sekund odpala się filmik, powiedzmy intro, także rozpoczniemy sobie oczywiście nową grę na poziomie professional, czyli na najtrudniejszym poziomie trudności. Resident Evil 4. Wybierzemy sobie oczywiście normalny kostium, żeby pokazać wam, jak to po prostu wygląda z perspektywy nowego gracza. Teraz ja się zamykam i uciekam. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow, crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about.
My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of us aren't. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Także wcielamy się w rolę Leona Scotta Kennedy'ego w misji uratowania i odnalezienia prezydenckiej córki. Słuchajcie, nasi pierwsi przeciwnicy to krucy. Zestrzelę sobie tego po prawej. Dlaczego? Ponieważ tylko jego się w sumie opłaca. Ma w sobie Spinel, czyli jest to klejnocik, który możemy zamienić za lokalną walutę, czyli pesetas. Oj, widzę, że ktoś nas, słuchajcie, obserwuje przez okienko. To pewnie jakiś psycho fan Leona, jego fryzury. Także zobaczmy, co tam, słuchajcie, w trawie piszczy. Excuse me, sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze. I said freeze. Także pierwszy przeciwnik, słuchajcie, pierwszy oficjalny przeciwnik, można powiedzieć, tutaj naszego Leona. No ale jak widzicie, poradziłem sobie bez problemu. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area.
Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Także jak widzicie, no tubylcy pozbyli się naszej obstawy. Zostaliśmy sami, sami nie do końca, ponieważ na słuchawie mamy jeszcze naszą pomoc Hannigan. Jak widzicie, mamy tutaj już jakąś ekipę, która się nam montuje przed wejściem. Także wyskoczmy w bardzo teatralnym, powiedzmy, stylu z drugiego piętra. Nie ma problemu, nasz Leon to jest po prostu super koleś. Super Leon. Wbiegnijmy do tej chatki, tu będziemy się w jakiś tam sposób, powiedzmy, bronić. Lekko manipulując, jak widzicie, AI przeciwników. Tutaj też warto wspomnieć, że podczas wykonywania różnego rodzaju animacji, jak na przykład tutaj, słuchajcie, kopania, jesteśmy po prostu niewrażliwi na obrażenia. Także to też warto, słuchajcie, mieć na uwadze. Jest to też fajny, powiedzmy, rodzaj crowd control, czyli kontroli tłumu. I wykorzystałem troszeczkę więcej amunicji niż tak naprawdę chciałem, ale okej, przynajmniej nie straciliśmy zdrowia. Głupio by było stracić HP w pierwszych minutach rozgrywki, co nie? Oczywiście zielone roślinki klasyczne dla serii Resident Evil, które nam, powiedzmy, to HP odnawiają. No i oczywiście mamy również amunicję. Przed nami kolejne kruki. W tym przypadku zastrzelę tego po prawej, ponieważ ma w sobie granat. Jak to kruk ma granat? Tak właśnie. A to nie jedyna, powiedzmy, niedorzeczność w tej produkcji. Granat przyda nam się już w sumie za chwilę, bo dojdziemy do dość wymagającej, powiedzmy, sekcji jak na początek rozgrywki. Także zaraz wam pokażę, w jaki sposób można to bardzo szybko i sprawnie przejść. Kolejna roślinka, tym razem czerwona, która zwiększy nam możliwości lecznicze naszej zielonej roślinki. Oczywiście roślinki można łączyć. Także będziemy mieć tutaj jeszcze jeden rodzaj roślinki, mianowicie będzie to roślinka żółta, która zwiększy nam nasze maksymalne HP pokazane w prawym dolnym rogu. Jak widzicie, w tej sekcji staram się pokonywać przeciwników nie korzystając z amunicji, ponieważ są oni bardzo miętcy, tak to nazwijmy. Nie mają zbyt dużo HP. Tutaj jak widzicie, zupa była zasłona, no i tak to się potem kończy. Także będę się tutaj w tej pierwszej sekcji starał w miarę tę amunicję oszczędzać, no bo tak jak powiedziałem, no przyda nam się oczywiście to na pokonywanie reszty przeciwników. Tak jak widzicie, pokazałem wam w bardzo ładny sposób, jak działa ta iframes, czyli to, powiedzmy, nieśmiertelność podczas wykonywania animacji. No i tak będziemy, słuchajcie, korzystać z tego. Tak jak powiedziałem, jest to w miarę gameplay osoby, która się na tej produkcji zna. Tutaj o, widzicie, gość mnie tutaj próbował jakoś zaatakować, ale mu się nie udało. Szybki dojeździk. No, już się tu, słuchajcie, zamachnął, nie? Już mu się prawie, słuchajcie, udało. Przeładujmy sobie, słuchajcie, nasz pistolet Pesetas, lądują na naszym koncie. Pod tabulatorem mamy nasz ekwipunek. Ja sobie, słuchajcie, już tutaj pozwolę na samym początku zrobić porządek. Dlaczego? Ponieważ potem jest za duży syf i potem już mi się nie chce. Dlatego w jakiś sposób weźmy sobie tutaj ten porządek, zróbmy na zasadzie Tetrisu, Tetrisa, można powiedzieć. I ja sobie, słuchajcie, ten granat założę. Czemu sobie założę granat? Ponieważ go po pierwsze wykorzystamy, a po drugie biegniemy o pół raza szybciej z, powiedzmy, czymś w ręku. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Tutaj dostaliśmy instrukcję obsługi, ale mnie to niespecjalnie, słuchajcie, interesuje. Spójrzmy tutaj, co się dzieje. Tam już można zobaczyć kogoś znajomego nawet. Jak widzicie, jest to ziomeczek z naszej obstawy. No nie skończył jakoś specjalnie fajnie, nabity na jakiś, słuchajcie, ogromny pchak. No i mamy tutaj, słuchajcie, naszych przeciwników. Nie muszę chyba mówić, że będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Ale o tym za chwileczkę, słuchajcie. Ta sekcja jest dość trudna, jak na sekcję na samym początku rozgrywki. Natomiast pokażę wam dość niekonwencjonalny sposób, w jaki sposób można to przejść naprawdę sprawnie, szybko i przede wszystkim łatwo. Przede wszystkim biegniemy na drugi koniec wioski. W tym momencie przeciwnicy zaczynają się triggerować, ale nas to, słuchajcie, nie mierzi. Podlatujemy tutaj i zobaczcie, mam tu jakąś obstawę, która pilnuje tego przejścia. Rzucam Nejdzika do przodu, eliminując tych pomniejszych przeciwników i nasz tutaj główny, powiedzmy, bosik, mini bosik tej lokacji dostaje w pierdol. Jest to przeciwnik, który nazywa się Dr. Salvador. Jak widzicie, jest to po prostu koleś z piłą łańcuchową. Dojeżdżamy go szybko, z niego leci tutaj rubin, który jest bodajże warty 10 tysięcy. I dlaczego to robimy? Słuchajcie, kiedy wszedłbym do tej chatki przed nami,
otrzymałbym cutscenkę z kolejnym doktorem Salvadorem, który w tym przypadku byłby bardzo, bardzo, bardzo wytrzymałym, powiedzmy, przeciwnikiem. Przeciwnikiem, który tak naprawdę tworzy to, że ta lokacja jest trudna, natomiast nie będziemy go triggerować. Stracimy co prawda 10 tysięcy waluty, bo z niego też leci 10 tysięcy w sztabkach. Natomiast po cutscence, którą będziemy mieć za chwilkę, no jest szansa na to, że ten gold nam się po prostu, słuchajcie, zmarnuje, przeteleportuje się gdzieś i nie będziemy mieli do niego dostępu. Jak widzicie, wbiegłem tutaj do tej chatki naprzeciwko wcześniej wspomnianego budynku, zrobiłem małą dziurę w tych drzwiach i słuchajcie, eliminuję teraz w bardzo prosty sposób całą tą watahę, która nas tutaj zaatakowała. Jak widzicie, temat jest bardzo, bardzo, bardzo prosty i łatwy. Nie marnujemy tutaj surowców, nie marnujemy amunicji, nie marnujemy leczenia, które oczywiście prawdopodobnie będziemy musieli wykorzystać na zaleczenie naszych ran. To jest i tak lokacja, w której ja się lubię bronić, nawet jeżeli tego drugiego Salvadora sobie striggeruję. Natomiast ten sposób jest o wiele, wiele prostszy. No zobaczcie, goście po prostu nie mają do mnie podejścia. Where's everyone going? Bingo? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. No i teraz słuchajcie, mój ulubiony, powiedzmy, moment na początku rozgrywki, czyli zbieranie, słuchajcie, spoils of war, surowców. Tak jak powiedziałem, gdybym wszedł do tego domku, striggerowałbym cutscenkę i striggerowałbym też drugiego doktora Salvadora, z którym nie musimy walczyć. To znaczy, tak jak powiedziałem, jest to swojego rodzaju, słuchajcie, hazard, czy on nam się, powiedzmy, wysypie przed końcową cutscenką. Proszę bardzo, na naszym koncie, słuchajcie, ląduje nasza pierwsza broń zdobyczna, czyli jest to strzelba, także bardzo, bardzo fajnie. Strzelba tutaj w tym przypadku będzie nam super działała, jeżeli chodzi o narzędzie do kontroli tłumów. No tutaj mamy, zobaczcie, w super jakości łóżko. Znaczy inaczej, super jakości łóżko, ale w super jakości HD w tym przypadku. Słuchajcie, zbieramy surowce, zbieramy w tym momencie amunicję, przedmioty lecznicze, skarby, które nam tutaj, powiedzmy, zapewnią gotówkę. O gotówce pogadam sobie może, słuchajcie, później. W tym momencie nie jest to aż tak ważne. Natomiast to jest taka sekcja tutaj, która tak naprawdę może naprawdę bardzo, bardzo mocno namieszać, bo nie jest ona prosta. Jeżeli nie wiemy, co mamy robić, to jest ona naprawdę, słuchajcie, moim skromnym zdaniem wymagająca. W szczególności przez wzgląd na doktora Salvadora. Teraz tak, ten Salvador, ten gość, którego pokonałem z piłą tam przy tych drzwiach, jest on, powiedzmy, słabszą wersją tego bossa, tego mini bossa, tak go nazwijmy. Dlatego można go przy pomocy granatu i kilkunastu pocisków pokonać. Normalny Salvador jest o wiele, wiele mocniejszy, przez co no, musimy sporo tak naprawdę surowców zmarnować na jego pokonanie. A tak jak powiedziałem, nagroda nie zawsze się po prostu pojawia. To jest, słuchajcie, tak jak powiedziałem, w tym momencie dostajemy możliwość swojego rodzaju eksploracji. W końcu nie mamy, przynajmniej przez chwilę, cutscenek. Mogę sobie pogadać, mogę wam tutaj poopowiadać o całej sytuacji. Tutaj przed nami pierwsza nasza żółta, słuchajcie, roślinka. Tak jak powiedziałem, roślinki mamy trzy rodzaje. Zielona, która nas leczy, czerwona, która polepsza możliwości lecznicze zielonej, no i oczywiście żółta, która zwiększa nasze maksymalne HP. Tutaj nasza słuchawa Hunnigan powiedziała o tej wieży i tutaj ciekawostka, w tej wieży możemy starać się również bronić przed całą tą hordą, aczkolwiek jeżeli tam wejdziemy, no to zostaniemy zarzuceni po prostu dynamitem, przez co po prostu, no tutaj miejscówka jest absolutnie, można powiedzieć, że spalona. Także ten domek, w którym byliśmy, nawet jeżeli tego nie chcecie specjalnie scheezować, nawet jeżeli jest to wasze, powiedzmy,
pierwsze przejście gry, tam można się bronić w dalszej części tego, powiedzmy, domku, do której w sumie możemy teraz przejść, bo właśnie o niej zapomniałem. Tak jak widzicie, amunicja do strzelby. Tu jest ten pokoik, w którym ja się osobiście lubię bronić. Po prostu wyjmujemy strzelbę, trzymamy drzwi i staramy się w jakiś sposób, słuchajcie, przeżyć tą całą sytuację. Jeżeli byśmy oczywiście, tak jak powiedziałem, strygerowali drugiego doktora Salvadora, bo jeżeli strygerujemy drugiego doktora Salvadora, to te drzwi nie mają racji bytu, słuchajcie, i zostaną one zniszczone w Trymiga, ponieważ nasz ziomo z piłą no ma piłę, która działa świetnie na drzwi. Okej, wróćmy do naszego ekwipunku. Jak widzicie, już zaczyna się robić tutaj, słuchajcie, dość ciasno, ale my możemy połączyć nasze roślinki, zrobić coś z tego tutaj lepszego i można powiedzieć, że kończymy ten pierwszy etap z taką ilością surowców, co myślę, że jest naprawdę fajną tutaj sytuacją, fajną sprawą, bo tak jak powiedziałem, no amunicja jest, słuchajcie, niestety ważną rzeczą w tej grze, aczkolwiek jeżeli gramy w jakiś sposób, nazwijmy to ostrożnie, to ta amunicja, no cóż, będziemy ją raczej zawsze mieli. Przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejny etap jest dość, słuchajcie, prosty. Tutaj możemy zobaczyć tych, powiedzmy, wieśniaków w ich naturalnym, nazwijmy to, habitacie. Oczywiście maszyny do pisania służą jako save point. No i tutaj też ważna sprawa, mamy skarb, słuchajcie. Tutaj przydałoby się zestrzelić to. Strygerujemy tym samym przeciwników, ale nie ma problemu. Ten oto nasiennik jest o wiele więcej wart niż triggerowanie przeciwników. Oczywiście ja nie będę ich tutaj, słuchajcie, wszystkich pokonywał bez korzystania z amunicji, ponieważ to by było za duże cheezowanie i to byłoby po prostu nudne do oglądania, podejrzewam. Tutaj, tak jak powiedziałem, przynajmniej na początku chcę w jakiś sposób sobie to w ten sposób ogarnąć. Tu był jakiś ziomek z kosą. Gdzie on się podział, cholernik? Halo, halo? Coś mnie goni. O właśnie, uwaga, rzuca. Ostrożnie. Tak jak powiedziałem, w bardzo łatwy sposób możemy sobie to AI zcheezować, to znaczy wystarczy, że podbiegniemy do nich, strzelimy w głowę, oni są, powiedzmy, w jakiś tam sposób tam, o, głowa mnie boli, pomocy, i możemy po prostu zakończyć żywot tego gościa, waląc mu po prostu roundhouse kicka na cymbał, dobijając go, słuchajcie, nożem. Kolejną rzeczą są granaty zapalające. Bardzo, bardzo ważna sprawa, słuchajcie, ponieważ to pomoże nam w walce z jednym z kolejnych bossów w sumie tutaj w naszej rozgrywce. No i tutaj, jak widzicie, troszeczkę poleciałem za bardzo z tematem, głupiutko. Czasami jest tak, że trafimy gościa w dobry sposób i on dostaje takiego, powiedzmy, stagera, czyli no, mamy możliwość kopnięcia go. Niestety czasami tak to wygląda, jak to wygląda tutaj. Dostaliśmy nasze pierwsze obrażenia. Nie martwcie się, słuchajcie, tutaj nie ma problemu. Akurat w tej lokacji mamy dużo jajek. Jajka działają na zasadzie leczenia, oczywiście tutaj również. O, tutaj bardzo ładnie ich skombowałem, także ja sobie postaram się zaraz jakieś jajko ogarnąć, żeby nie marnować naszych głównych, powiedzmy, surowców do leczenia. Ale jak widzicie, tutaj nawet nieźle nam idzie, oprócz oczywiście mojego małego fuck-upu. Poczułem się zbyt pewnie chyba. Ale okej, kolejny granat. Granaty, powiedzmy, odłamkowe nie są nam aż tak potrzebne jak te zapalające. Bardziej jest to oczywiście kontrola tłumów. No i jeszcze jedna kwestia. Tutaj mamy, słuchajcie, kurczaki. Może ja bym sobie je jakoś tutaj... Oj. No nie, chyba nie chcę marnować w ten sposób amunicji. Dawaj jajko. Kurczak. Mamy tutaj, powiedzmy, pierwsze zadanie poboczne, to znaczy te niebieskie, powiedzmy, szmaragdy, medaliony, które widzicie. Na nasze szczęście są one pokazane na mapie, także nie martwcie się, tutaj nie ma specjalnie problemu z ich znalezieniem. A kiedy znajdziemy je wszystkie, to dostaniemy fajną rzecz, słuchajcie. Nie będę wam spoilerował, pokażę wam to po prostu później. Natomiast mogę powiedzieć tylko, że na początku zabawy jest to jak najbardziej rzecz warta do ogarnięcia. Wiecie co? Mamy tu jeszcze jednego kurczaka. Może będzie on akurat szczęśliwym kurczakiem. Naprawdę żaden kurczak nie chce dać mi jajka? Proszę jajko dać. No okej, widzę, że nie ma specjalnie na co liczyć w tym momencie. O, jest jajko, dobra. Tam jest jakiś kurczak, słuchajcie.
nam to jajko zniósł. Oczywiście nam tutaj całe HP nie zwraca niestety, ale nadal wchodzimy na ten powiedzmy zielony poziom, który sprawia, że nasz Leon będzie chodził o wiele, wiele szybciej. Dobra, także wydaje mi się, że... O, tutaj jeszcze mam jedną powiedzmy szufladę do otwarcia i jest tutaj Spinel, którego sobie oczywiście weźmiemy. Tutaj, tak jak właśnie myślałem, amunicja. Mamy spawny losowe, ale mamy też statyczne spawny. Tak jak na przykład tutaj widzieliście, ta amunicja była właśnie w tym spawnie statycznym. Znaczy to tyle, że przy każdym przejściu rozgrywki tam właśnie będzie pojawiała się ta amunicja. Ok, spójrzmy na mapkę, czy mamy wszystkie? Nie mamy wszystkich, mamy jeszcze tutaj jeden medalion do zbicia, 7 w tej lokacji, 8 w lokacji późniejszej, słuchajcie. Tak jak powiedziałem, tutaj słuchajcie, eksploracja popłaca, jest to nieodzowny element rozgrywki. Można oczywiście, że tak powiem, nie lizać ścian, ale jeżeli chcecie mieć wystarczającą ilość powiedzmy gotówki, zdrowia oraz amunicji, czyli po prostu nazwijmy to surowców, no to tutaj raczej bym polecał uderzać w eksplor. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to znaczy tutaj mała wzmianka z mojej strony odnośnie skarbów. Mamy skarby takie jak Spinele, takie, które po prostu sprzedajemy na raz i dostajemy gotówkę, ale mamy tutaj również skarby, tak jak ten Birstein, którego tam właśnie zebrałem, skarby, które powiedzmy możemy łączyć ze sobą. Ponadto, jeżeli wiecie lub nie, gra bardzo mocno bazuje na quick time eventach. No i tutaj właśnie zaraz będziemy taki, słuchajcie, mieli. Naciskam D, żeby biec w tym przypadku. I D, A to nasze przyciski, powiedzmy w tym momencie ruchu. Ważna rzecz, jaką trzeba wspomnieć, jeżeli chodzi o quick time eventy, mamy dwie kombinacje klawiszy. Mamy w tej wersji D oraz A. Chyba w normalnej wersji jest to X i C. Oraz lewy i prawy przycisk myszki. Natomiast nie musimy dbać o to, co nam się pokazuje na ekranie. Dlaczego? Wystarczy, że w tym samym momencie, kiedy nam wyskoczy odpowiedni, powiedzmy, moment na naciśnięcie przycisków, naciśniemy obydwie kombinacje, czyli w moim przypadku DA oraz lewy i prawy. I nieważne, co mamy na ekranie, to i tak nam postać wykona, powiedzmy, rzecz. Okej. Jak widzicie, jest bombowo. W tym przypadku mamy tutaj gości z dynamitami. Jeżeli trafimy w dynamit, to ten dynamit, jak widzicie, wybucha, rozrywając tak naprawdę naszego adwersarza tutaj na kawałki. Nie wiem, czy będę w stanie tego gościa wybombić, bo on tutaj do nas już rzuca coś. Także przydałoby się nam na ostrożnym tutaj podejść. Okej, striggeruję go tutaj, żeby nam porzucał i poniszczył te wszystkie... O, no i proszę, można powiedzieć, że cios krytyczny w tym przypadku. Tutaj mamy kolejne skarby, jest to oczywiście Spinel i jest to Pesetas, czyli można powiedzieć, że swojego rodzaju lokalna gotówka. W ogóle ciekawostka, że kiedy weszło euro w Hiszpanii, chyba w 98, to właśnie przed tym, przed euro były właśnie Pesetas. Akcja gry rozgrywa się w 2004 czy 2005 roku. Więc tutaj jesteśmy naprawdę w takim bardzo, można powiedzieć, że starej części Hiszpanii czy czegoś takiego. W bardzo takim ruralnym, tak jest takie słowo? Okej, czyli można powiedzieć, że tak, lokacja jest, słuchajcie, wyczyszczona. Oczywiście uwaga na pułapki, bo nie chcemy stracić głupiutko zdrowia. Kolejne Pesetas lądują na naszym koncie i mamy tutaj gniazdo ptasie, które będzie trzymało czerwone kocie oko i jest to pierwszy element do naszego Birsteina. Wejdźmy w ekwipunek Keys Treasures i możemy sobie to, słuchajcie, połączyć, żebym przypadkiem tego nie sprzedał, tak? Także mamy w tym momencie Birsteina z czerwonym klejnocikiem. I za chwilkę dochodzimy do końca chapteru. Słuchajcie, wejdźmy tylko do tego pomieszczenia.
Możemy tutaj również zapisać grę, jak widzicie w tym momencie. Ja tego na ten moment nie będę robił. Zbierzemy sobie troszeczkę golda, troszeczkę amunicji do pistoletu. No i tutaj mamy pułapki. Nie martwcie się, nie trzeba specjalnie mierzyć. Wystarczy, że naciśniemy sobie prawy myszki przy celowaniu i lewy, i nasz Leon w tym momencie, powiedzmy, wyjmie swoją broń na tym poziomie, na którym są te wszystkie, no, ten kabelek do dynamitu. Natomiast, moi drodzy, myślę, że jeżeli chodzi o ten pierwszy premierowy odcinek, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film i sam koncept wam się spodobał. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę dla algorytmu oraz na poczet nowej serii. Ja nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra i widzimy się w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, na razie. Hej! Got something that might interest you.